Wyobraźmy sobie, że bierzemy udział w jakimś teleturnieju, w którym wygraliśmy główną nagrodę, którą jest wycieczka. No i teraz pozostaje tylko losowanie wycieczki. No i są trzy rodzaje wycieczek. Jest do wylosowania wycieczka na tropikalną wyspę. Może napiszę wyspa, tropikalna wyspa z pięknymi plażami. Jest do wygrania wycieczka na narty. Napiszę narty. Jest do wygrania wycieczka na kemping. Pewnie najmniej atrakcyjna. Na kemping gdzieś nad jeziorem na przykład, czy do lasu. Wycieczka na kemping. No i każda z tych wycieczek może być różnej długości, to znaczy na różny okres czasu. Więc mamy tak: mamy wycieczkę na jeden dzień. Każda z nich może być na jeden dzień. Może być na dwa dni, lub może być na trzy dni. 3 dni. No i teraz zastanówmy się, jaka jest przestrzeń zdarzeń elementarnych dla tego losowania. Czyli jaki jest zbiór wszystkich możliwych wyników tego losowania, skoro wiemy, że mamy 3 rodzaje wycieczek i każda może być w trzech długościach. jeden dzień, 2 dni lub 3 dni. No i możemy tutaj zrobić taką tabelkę i właśnie tak tutaj wpisałem te, te wyniki, żeby już jak gdyby mieć gotowe. Gotowy zaczątek tabeli i ta tabela pozwoli nam policzyć, ile jest tych rodzajów wycieczek, wszystkich, czyli ile jest możliwych wyników losowania. No więc tak, mamy wycieczkę na jeden dzień na wyspę. Jeden dzień na wyspę. Mamy wycieczkę na dwa dni na wyspę. Czyli tutaj będzie dwa dni na wyspę. Trzy dni na wyspę, i tak dalej. No ale mamy też wycieczkę na jeden dzień, na narty. Tak, no to może ja tutaj już to zupełnie tak, żeby nie zmienić koloru. Czyli tu będą jedynki, tutaj będą wycieczki dwudniowe, a tu będą wycieczki trzydniowe. Trzydniowe wycieczki. No i na jeden dzień możemy pychać na wyspę, na narty albo na kemping. Na dwa dni możemy pychać na na narty i na 3 dni możemy wyjechać na narty. I na 2 lub 3 dni możemy wyjechać jeszcze na kemping. Tu muszę uzupełnić. 2 dni na kemping, 3 dni na kemping. I jeszcze może być 3-dniowa wycieczka na wyspę. No i teraz założymy, że wszystkie te wyniki losowania są tak samo prawdopodobne. Tych wyników jak widać jest 9. Mamy 9 pól w tej tabeli. No i co to znaczy, że są jednakowo prawdopodobne? No to, to znaczy na przykład ktoś włożył do... Pudełka, karteczki z napisami 1W, 2W, 2N, co oznacza jeden dzień na wyspie tropikalnej, dwa dni na nartach, i tak dalej. No i losuję jedną z tych karteczek i to będzie nasza wycieczka. No i teraz zastanówmy się nad takim pytaniem. Jakie jest prawdopodobieństwo? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy. No co wylosujemy? Powiedzmy, że mieszkamy w jakiejś bardzo zimnej okolicy. Śniegu mamy poziurki w nosie i chcielibyśmy pojechać gdzieś na wycieczkę, gdzie nie ma śniegu, gdzie jest ciepło. I chcielibyśmy spędzić tam co najmniej dwa dni, żeby od tego śniegu odpocząć. No to policzmy, jakie jest prawdopodobieństwo, że spędzimy co najmniej dwa dni, czyli co najmniej co najmniej dwa dni bez śniegu na wakacjach na wycieczce, co najmniej dwa dni bez śniegu. Jest to pewne zdarzenie. I teraz liczymy, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że wylosujemy wycieczkę, na której spędzimy co najmniej dwa dni bez śniegu. No to wiemy, że wszystkich możliwych wyników losowania jest 9, bo mamy 9 pól w tej tabeli. Trzy możliwe długości wycieczki, trzy możliwe kierunki, trzy możliwe... Rodzaje wyjazdów, 3 razy 3, 9. Mamy 9 możliwych wyników losowania. A teraz obliczmy, ile spośród tych wyników losowania odpowiadają temu zdarzeniu, którego prawdopodobieństwo chcemy obliczyć. No dobrze, no to liczmy. Tutaj mamy jeden dzień, to nie. Dwa dni na wyspie, to jest ok, bo tam na wyspie, to jest tropikalna wyspa, tam będziemy na plaży się zmarzyć, nie będziemy mieli śniegu. Trzy dni na wyspie, to też jest ok, bo to jest co najmniej dwa dni. Tutaj mamy narty. Narty, no to wiadomo, to będą na śniegu, więc w tym rzędzie niczego nie zaznaczymy. Tutaj mamy kemping. Zakładamy, że ten kemping to też jest gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie nie ma śniegu. No ale tu mamy tylko jeden dzień, więc tego nie zaznaczymy. Tutaj mamy dwa dni na kempingu, trzy dni na kempingu, więc to jest OK. Czyli widzimy, że cztery spośród tych wyników losowania to są te, które nas interesują. Cztery z dziewięciu, wszystkie są jednakowo prawdopodobne, więc prawdopodobieństwo takiego, zdarzenia, że wylosujemy co najmniej dwa dni bez śniegu, jest 4 dziewiąte, dlatego że każdy z tych wyników jest jednakowo prawdopodobny, jest ich 9, a cztery spośród nich to są te wyniki, które nas zadowalają. I prawdopodobieństwo takiego zdarzenia to jest 4 dziewiąte.